najnowszy okaz byczadłu z Animalus. Hej, cześć, siemano, z tej strony Arolen i witam was bardzo, bardzo serdecznie w trzecim odcinku symulatora Farmy Legendarne Maszyny. Powiem szczerze na początku, że może być słychać jakieś tam odgłosy dziwne, psy i takie rzeczy. Mam okno otwarte, one są jakieś dziwnie pobudzone dzisiaj. Także co? Lecimy dalej z robotą. What the fuck? What the fuck? Czemu nie słyszę traktora? Bez jaj! Halo? Ja pierdzielę. Tego się nie spodziewałem. Głośność. Nie wiem, o co chodzi. Coś takiego? Ja pierdziu. O! Brawo! Brawo dla niego. Przejdźmy do rzeczy. Jak dobrze wiecie, obiecałem, że podejmę się zasiania. Ja pierdziu. Nie wierzę w typa. O, idealo. Obiecałem, że podejmę się zasiewu tamtego pseudopola. Także to chcę właśnie teraz zrobić. Tylko sobie zaparkuję. Jeszcze się chyba nie. Gdzie mogę to bardziej zaparkować? Tu. Jezus, ale płynność to jest genialna. Po prostu genialna. Dobra. Muzyczka może... Niech troszkę bardziej gra, coś takiego. O, dobra. Wyskoczymy. O. I teraz tak. O. Siew. Z jeden siewnik tylko. Czego kupimy. I zaraz. What the fuck? Nieważne. Chcesz coś sprawdzić. To działa? Nie, to nie działa. W każdym razie, jedna osoba w komentarzach pod ostatnim filmem pisała mi, że drzwi otwiera się pod przyciskiem G. No i chciałem to zweryfikować, aczkolwiek no nie bardzo mi to idzie. Wiem, że jakoś te drzwi dało się otwierać, bo przecież muszę mieć dostęp na przykład do magazynu, żeby worki z ziarnem ogarnąć, także jakoś tutaj w te budynki się wchodziło, ale jak? Ja pojęcia nie mam. O. Okej. Dobra, teraz już mam pojęcie jak, mianowicie jest to przycisk X. Proszę bardzo, wszystko można otworzyć. Gdzie tu świnie słychać? No. No i teraz nam się wszystko zgadza. Tu mamy ładny kurnik. Musimy kupić sobie ziarno jakieś. Tyle, że hodowlą kur nie będę się na razie zajmował. Muszę wiedzieć, jak to ziarno kupić. Jak tutaj? Tutaj to są chyba tylko maszyny. Nie. Naprawdę. No dobra. Okej, wracamy ponownie. Szanowna gra mi się zbugowała i ogólnie no save przepadł. No nie wierzę. Znowu te problemy z dźwiękiem? No. O, dobra. Cacy. Wrócimy tam.
mulenie, w ogóle jak się dojeżdża na farmę, to jest katastrofa pod względem płynności. I teraz tak, tutaj cofnę. Jedziesz, 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 jedziesz. Co ty robisz, ziomek? Dobra. Jeszcze troszeczkę, żeby psu budy nie zastawić. I ściągamy. I teraz tak. Jeśli dobrze pamiętam, a nie wiem, czy dobrze pamiętam, musimy skoczyć... Czekajcie, może ja sobie to zapiszę. Musimy skoczyć do miasta i przywieźć tutaj, w tej przyczepce, bo z tej nie korzystałem, w tej przyczepce worki z ziarnem. Każdy farmer musi coś przywieźć, czy to z pola do magazynu, czy z magazynu na targowisko. To niewielka przyczepa będzie... Dobra, spróbujemy. Spróbujemy i skoczymy sobie do miasta. I mam nadzieję, że coś tego wyjdzie. Ogólnie gra daje naprawdę sporo możliwości według mnie, bo tam opieka nad zwierzakami, dbanie o pasze i inne takie rzeczy. Myślę, że mogłaby być z tego naprawdę fajna seria. To boję się, że ilość błędów może to wszystko zepsuć. Który na środkowy chyba. Dobra, podpięło. Jedziemy do miasta. Choć prawdę mówiąc, nie mam dla tego pojęcia, gdzie dokładnie, bo nie ma dostępnej żadnej mapy, ani nic. Przynajmniej ja o niczym nie wiem, nawet samouczka po TF1 nie ma, tak jak to było w poprzednich agrarach. I nawet nie wiem, gdzie jechać. Choć po prawo tam coś widzę, więc tam odważę się wybrać. Chwila, są tu jakieś drogowskazy. Villaggio, Mulino, Stazione di Servizio. Czy ktoś zna włoski? Mulino. Czekajcie, ja tutaj odpowiednie kroki podejmę, żeby nie jeździć niepotrzebnie tu i tam. Zaraz to obadamy. Dobrze, wykryj język. Mulino. Mulino. Młyn, to jest młyn. Także w młynie raczej nic nie kupimy. A to drugie. Stazione di servizio. Servizio. Stacja benzynowa. Sega jeszcze tu jest. Czym jest Sega? Sega. A style of music traditional Mauritius Reunion. Aha. Także to raczej nie. Także spróbuję się wybrać do wioski. Myślę, że tam czegoś się dowiem. Tak mi się wydaje na logikę. A jak nie, to trzeba będzie jeszcze do młynu się udać. Ale tam to raczej z gotowym zbożem. Nie z potrzebą zakupu, także no zobaczymy. Ogólnie całkiem nieźle jedzie ten traktor. Szkoda, że nie ma jakiegoś tam licznika prędkości, prędkościomierza, czy jak zwał, tak zwał. I wypatrujmy, czy widać jakieś magiczne targowiska, stoiska i inne takie rzeczy, bo to poniekąd bardzo, bardzo ważne. No ja tu w tej chwili nic nie widzę. Widzę samo miasto. O, jest babeczka. Tutaj jest jakieś, są jakieś ziarna. Tylko nie kminie, dlaczego to jeden worek wisi w powietrzu. Staniemy sobie tu. W sumie jakoś tak tu... Lol. Widzicie to? Tutaj takie widać i tutaj takie widać. Jakieś tam problemy z teksturami czy coś? Dobra. Teraz tak. Otwórz. O. O coś takiego mi chodzi. I co byśmy chcieli zasiać? Kukurydzę raczej nie. Cebula. Co tu jeszcze jest?
To jest tylko kukurydza? Dobra, a na innych stoiskach mają coś? Jezu, te tekstury to są niesamowite. Halo, przepani? Przepani? Przepraszam bardzo. Ja chciałem dokonać zakupu ziarna siewnego pszenicy. Czy jest taka możliwość? Halo? Halo? Dobrze. Ta pani wskazuje na to, że jest jej bardzo ciepło. Jest jej bardzo ciepło, ale stoi sobie w cieniu. I niewątpliwie wygląda, jakby była troszkę zaniedbana przez męża. Tak jakaś chuda, blada, nie wiem, może to jakaś anemia. Może ta pani powinna pójść do lekarza. Jeszcze tutaj widać... z tej strony nie będzie widać. Ale tutaj jak się przyjrzycie, widać jakąś ranę ciętą na szyi. Także ja sugerowałbym, że ta pani nie ma dobrego życia małżeńskiego. I zdecydowanie trzeba by było zainterweniować. Jednakże nie jest to moja sprawa, ponieważ ja chcę kupić pszenicę. Dokładnie tak. I czy ktoś mi powie, gdzie kupię głupią pszenicę? Jest! Bierę. Dobra. Ale nie wiem, na ile mi starczy jeden worek. O, ja pierdzielę. Dobra, ułożmy to. Ładnie leży. To jest kukurydza, słonecznik, kukurydza. Jest pszenica. Wezmę ze dwa... Nie no, dwa worki to mi się nawet nie opłacało tu przyjeżdżać. Ja pierdzielę. Może jakoś taką możliwość podskoczyć czy coś? Czy wejść na to? O! Dokładnie o to mi chodziło. Jeszcze z jeden worek wezmę. Jak jest? Nie ma. Dobra, czyli dwa muszą mi wystarczyć. Kukurydza, słonecznik, kukurydza... Kukurydza... Bla, bla, bla. No dobra, to mi wystarczy. Chyba więcej nic nie potrzebuję. Tak myślę, jak jestem na tym targowisku, to mógłby coś jeszcze tam sobie ogarnąć, ale chyba nie potrzebuję nic. Na jakieś opryski. Nawóz. Nawóz i pestycydy też wrzucę, bo mogą się przydać. Na później. Jakby opryskać coś. Pestycydy też wezmę. Dobra. Chyba wszystko. I teraz... Ja pierdzie... The fuck? The fuck? Co się stało z tym workiem? Aha, dobra. Wrócił na swoje miejsce. Tu masz leżeć. Dobra. Podnieś. A tutaj coś jest jakieś... Jezus. Ta gra mi się wiesza jakoś dziwnie. Zapiszę to lepiej. I co? Wracamy do miasta. Tfu, do... Na farmę. Bo w mieście ty... No, ja pierdzielę. Myli mi się sterowanie. Wycofamy ładnie z tą przyczepką. I jedziemy do gospodarstwa. Aha! Więc tutaj się schowałeś, ty skurczybyku mały. Myślisz, że co? Że ja za ciebie zapłaciłem 4 pieniążki, a ty teraz sobie po prostu będziesz leżał na chodniku i czekał, aż cię ktoś inny za darmożkę weźmie? Nie ma mowy! Ja pierdzielę. Znowu mi spieprzył. O nie, nie, mój drogi. Tak nie będziemy się bać. Czekaj. Ja tu otworzę wrota. Tfu, wrota. Jak to się zwie? No... Cholera, nie wiem jak to się prawidłowo nazywa. W każdym razie otworzę... Burta! O, burta! Chyba tak to się nazywa. W każdym razie te boczne tak się nazywają. Nie wiem, czy tylna też. Tylna chyba też. W każdym razie otworzyłem to. I jedziesz ze mną, mój drogi. Nie ma, że ja zapłaciłem za ciebie 4 pieniążki, a ty teraz sobie tutaj będziesz czekał, aż cię ktoś weźmie za darmożkę. Nie. Jedziesz ze mną. Ja cię odpowiednio wykorzystam, jak rozszerzę swoją farmę tutaj. Będę już wielkim potentatem włoskim. Wielkim potentat polskim kapitałem na ziemi włoskiej. Brzmi to niesamowicie realnie, dokładnie tak. I myślę, że warto tutaj podjąć tego wyzwania. Tak, to może być naprawdę, naprawdę dobre wyzwanie i zdolne do realizacji. Zwłaszcza przeze mnie.
osobę, która dwa lub trzy razy już doprowadziła przez 10 godzin gry miasta do upadku w City Skylines i więcej tego się nie podjęła. Dokładnie tak. Ale jeśli chodzi o farmę, spokojnie rozmawiacie z profesjonalistą, słuchacie profesjonalisty, także będzie dobrze i będziemy jeszcze wkrótce świętować nasz sukces. Dokładnie tak. I teraz tak, z tego co się orientuję, będę musiał to w odpowiednie miejsca poroznosić, żeby mi się nie pogubić, także będziemy to segregować jeszcze i nie wiem, czy zdążymy w każdym razie to zasiać, ale myślę, że zdążymy. Najwyżej będzie ciut dłuższy odcinek, bo widzę, że mi się głupia gadka odpaliła, także może nie będzie tak źle. Dobra, stój, muszę się zorientować, gdzie z czym iść. Mam nadzieję, że mi nic nie spieprzyło. Otwórz. Teraz tak. Tutaj świnie. Tutaj dla zwie. Czemu słyszę A tu są świnie. Okej, tu są świnie. Tak. Gdzie? Ale kur, to jest. Byk! Jeszcze w dodatku Illuminati! Ja pierdziu! Zobaczcie! No proszę państwa, tutaj mamy najnowszy okaz Byczadłus Animalus, który opanował technikę przenikania przez płot. Myślę, że to doskonały przykład na ewolucję dzisiejszej techniki i wpływu GMO na nasze życie oraz życie innych gatunków na tej ziemi, na tej planecie. Tak, to lepiej brzmi. Widzę, że mam tu jeszcze jakąś owcę. Widzę, że mam drugą owcę. Mam jeszcze krowę. To brzmi intrygująco. Jednakże mają tam trawę, także Oman, dwie krowy, super. Byczek będzie miał czym się, co robić, czym się zajmować, ale ja tutaj nic nie mówię, nie. O, tutaj sobie wszedłem do góry. O, fajnie poukładane. Dobra, cicho tam, świnie. Chcę się dowiedzieć. Dobra. Segregacją będę się później zabawił. Myślę, że to będzie dobry koncept. A teraz kupię siewnik i może coś wreszcie zasiejemy. Bo to mi zajmie wieczność. Ja pierdzielę, tu jest, dobra. Ja zapiszę sobie jeszcze najpierw. Agrar udowadnia, że lepiej, że przezorny zawsze ubezpieczony. I przezorny zawsze zachowa swojego save'a. Zapamiętajcie to. Siew. Kup. I teraz tak. Nie pamiętam dokładnie, jak to się robiło. Czy tu się coś otwierało? Rozłóż. Tahel? Dobra. Chyba mamy tutaj to załatwione. Także pszenica idzie ze mną. Chodź. Tu. Jakoś to się koło koła chyba stawiało. Bo to miało jakiś tam marker. No! Dobra. Widzę, że to nie będzie takie proste. Dlatego podejmę wyzwania z drugim workiem. Chodź tu. Okej. Okay. I teraz sprawdźmy to. No biegnij! No. Co ty tak wolno popierniczasz? No. Napełnij się. Hokus pokus, czary mary. Napełniaj się siewniku. O! O, no. I elegancko. Rozłóż, otwórz. Okej. Okay. 100 na 200. Dobra. Także tu by było na tyle. Tu odczepy na razie na środku niech stoi. A ja... Hop. I siejemy. Znaczy ja sieję, a wy patrzycie jak ja sieję i mi kibicujecie. Ostatnio pod odcinkiem było 100 lajków w bardzo krótkim czasie,
Także no, no proszę Państwa, liczę, że się wykażecie i będziecie śrubować statystyki, ponieważ czuję się bardzo mocno udobruchany i rozpieszczony. Także tutaj teraz nie ma nic za darmo. No, no serio? Czemu nie mogę go? No. Ja pierdzielę. Rozłóż, otwórz. Dobra. Nieważne, może tak będę mógł siać. Są słuchy, że ktoś ogarnął 100% agrara i znał jego wszystkie błędy. Ale wierzcie mi, to tylko legendy. Sam uważałem się za osobę, która... którą już nic nie zaskoczy, jeśli chodzi o agrara. Ale wierzcie mi, myliłem się. Bardzo się myliłem. Dobrze. Dobrze. Teraz tak, chyba muszę jakoś to cudo puścić? Podnieść, opuść? Cokolwiek? Gdzie tu jest jakiś mechanizm sterujący? Gdzieś tu? Ale ktoś mi powie, jak to się robi? A może tu? Tu coś widzę, jakieś tryby, coś? Okej. Wnioskuję, że teraz mogę zacząć siać. Więc to zrobię. Zrobię to. Sieję. I mam dziwaczne... O Boże. Ale dziwaczne spadki klatek teraz. Ja może jeszcze podejmę się zapisu tego. Ale sieję. Z wielkimi przeciwnościami losu. W 15 klatkach na sekundę. Ale sieję. I zaraz to zasieję. Dokładnie tak. Zaraz to zasieję. I jak? Maluje się, dobra. Czyli to zasieje. To będzie po prostu najlepsze pole, jakie siałem w tej grze ever. I obrót. Ja pierniczę, czemu to tak tnie? Bez jaj. Co to ma znaczyć? Halo! O dobra, chyba mu przeszło. No bez jaj, skończyło się? To ile ja tego muszę... No, to już jest przesada. To już jest przesada. Ale dobra. Dobra. Mamy tutaj ładnie zasiane pole. Raczej urośnie z tego 100% the best plony. Będzie po prostu... tutaj będzie około 50 ton na hektar, mówię wam. To jest moja technika, moja szkoła. Także nie ma co marudzić, będą świetne plony. Tymczasem mogę się z wami śmiało pożegnać, czując, że zrobiłem dobrą robotę w tym odcinku. Zarówno w grze, jak i moim komentarzem, nieskromnie mówiąc. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się już niedługo.